Plewa, brokat oczywiście to koń, Roman Plewa, powożący, bezbędny przejazd w czasie 117 sekund 60 setnych. Drugie miejsce Wojtek Klubś i w bryczce Moni. Również bez punktów karnych w czasie 119.25. Trzecie miejsce Elżbieta Szeska w bryczce Laki. Bez punktów karnych w czasie 146 sekund 3 setne. Czwarte miejsce Węgielek i Daria Jankowska. Czas 158 sekund 38 setnych bez punktów karnych. Z trzema punktami miejsce piąte Hubert Barański i Tasjan Apollo. 3 punkty karne 136 i 56 to czas przejazdu. Miejsce szóste z sześcioma punktami Elżbieta Szeska i Bena. 140 sekund 94. Setne i miejsce siódme Daria Jankowska i Lutna, 6 punktów karnych w czasie 180 sekund i 96 setnych. To są wyniki w ramach kategorii KUCE jedynki. Obracamy delikatnie bryczkę do publiczności, dobra? Super. Zapraszamy jedynki, KUCE. Jeżeli jeszcze jakieś są do dekoracji, są gotowe i czekały, zapraszamy w wyjazd. Niech dobrze kebab ma wciągnąć. Dobra, już jest po... Dobra, spoko. Dobra, ale się nie no, dobra. A, tutaj. Po której? No nie ma, wręczymy wszystkich, wiesz? Konrad będzie pomagał nam. Pierwsze miejsce Plewa Roman i Brokat, ale tej pary tego powożącego nie mamy. Miejsce drugie Wojtek Klubś i Moni tu mamy. Gratuluję. Zestawu nie poznałam. Drugie miejsce, super. Trzecie miejsce Elżbieta Szeska i Laki. Prosimy o brawa, prosimy! Gratuluję. Oczywiście. Gratuluję również. To było trzecie miejsce, czwarte miejsce był Węgielek i Daria Jankowska, też nie widzę. To albo, a no Węgielka, ja patrzę na tego małego karego z piękną grzywą. To musimy gdzieś z drugiej strony przypiąć. I oklaski! Nie ten pucha. Wszyscy w cieniu zmęczeni, nie chcecie klaskać. I mamy ostatnią parę.
piąte miejsce Hubert Barański i Pasjan Apollo. Tak? U. Jak się ładnie przywitał. Kolejne medale. Gratuluję. Gratuluję. I Bona szóste miejsce, siódme miejsce Lutna, oczywiście Bona powożona przez Elżbietę Szeską, siódme Lutna i Daria Jankowska, 4, 6, 7. I to są wszystkie pary, wszystkie miejsca w tej kategorii kucy jedynka. Bardzo dziękujemy. Prosimy o ukłon. Luzaków zapraszamy na pojazdy. I wielki, wielki baba! I zapraszamy do rundy honorowej, a Państwa jak najbardziej zachęcamy do nagradzania zawodników brawami. W kusiku prosimy, kusiku na spokojnie, rundkę honorową dla kibiców. Dziękujemy bardzo za uczestnictwo. Brawa, brawa dla wszystkich. W kategorii kuce jedynki, teraz kategoria kuce pary. Tutaj mieliśmy tylko jeden zaprzęg, zaprzęg pana Sławomira Dzikowskiego w zaprzęgu Tornado i Tajfun. Jedyna para, która wystartowała, jedyna, która ukończyła, więc miejsce pierwsze Sławomir i Dzikowski, Tornado i Tajfun. I dziękujemy. Zapraszamy Luzaka na swoje miejsce, na bryczkę. I pana Sławomira, spokojną rundę honorową, bo widzimy, że Tajfun i Tornado już się denerwują. Państwa zachęcam do gorących braw. Małe kucyki, siwy, pary, piękny zaprzęg. I jeszcze mają siłę w tym słońcu galopować. Specjalnie też dla Państwa ta runda, więc jak najbardziej nagradzamy za włożony trud, wysiłek na przygotowanie do tych zawodów.
sceny. To była kategoria kuce pary, teraz duże konie pary. Tutaj zobaczyliśmy cztery zaprzęgi, tylko jeden zaprzęg pokonał parkour plan bez punktów karnych. Był to Bartosz Klubś bez punktów karnych w czasie 116 sekund 50 setnych. Drugie miejsce Mariusz Pęcherzewski z trzema punktami karnymi w czasie 113 sekund 75 setnych, a więc bardzo ładny czas przejazdu, ładne tempo, niestety trzy punkty karne. Również trzy punkty karne pan Jacek Suchanek, ale w dłuższym troszeczkę czasie 195 sekund 28 setnych. I czwarte miejsce pan Józef Polnik z wynikiem 52 punkty w czasie 187 sekund 53 setne. Więc zapraszamy Bartosz Klubś, pierwsze miejsce, drugie Mariusz Pęcherzewski, trzecie Jacek Suchanek i czwarte Józef Polnik. Tu akurat wjeżdżają czwóreczki, dlatego że ci panowie powozili też koni parami. Te konie były rozprzężone na zaprzęgi dwukonne, stąd też mogą się Państwo dziwić, że mówimy pary, a wjeżdżają czwóreczki. Dziękujemy bardzo położącym, dziękujemy luzakom za przygotowanie zaprzęgów. Gratulujemy wyników. Prosimy luzaków o zajęcie swoich miejsc na maratonkach. Za chwileczkę zobaczą Państwo piękną rundę honorową. Dwa zaprzęgi czterokonne, jeden dwukonny, ale przypominam, klasyfikacja była w ramach zaprzęgów parokonnych dużych koni. Pierwsza czwóreczka karych, potem piękne siwe, a trzeci zaprzęg akurat czwóreczka i karych i siwych.
Bartosz Klubś, miejsce pierwsze, drugie Mariusz Pęcherzewski, trzecie Jacek Suchanek i czwarte Józef Polnik. To najlepsze pary w tym konkursie. Nadal zachęcam nagradzania brawami. Fotorelacje są ważne, ale brawa również. Dziękujemy. Dziękujemy. I ostatnia kategoria, jedynki, duże. Dobra. Źle powiedziałam, oczywiście. Całe szczęście pan Daniel Załęcki czuwa. Kolejna kategoria, jedynki, duże konie. I tutaj będzie bezbłędnych 10 przyjazdów. To chwileczkę poczekamy, bo ja policzyłam tylko, że tak powiem, tylko bezbłędnych, żeby było szybciej, ale jeszcze chwileczkę, bo wszystkie wyczytamy, wszystkie miejsca, które będą zajęte, również żeby było troszeczkę dalsze, więc chwila cierpliwości, proszę nie uciekać, za chwilę będzie kolejna dekoracja. Sekund 19 setnych. Czwarte miejsce. Bartosz Złoty, Pesti G. Również bez punktów karnych. Czas 120 sekund 94 setne. Piąte miejsce. Też Pesti G, ale tym razem Kacper Górski. 0 punktów karnych. Czas 123 sekundy 16 setnych. Szóste miejsce. Mateusz Banasiak i Fago, 0 punktów karnych, 139,63 to czas przejazdu. Siódme miejsce, pan Karol Królak i Gold, bezbędnie czas 143,28. Ósme miejsce, Daniel Załęcki, Pedro, bez punktów karnych, w czasie 154,62. Dziewiąte miejsce, Waldemar Kupijaj i Gniady. Czas przejazdu 158 sekund 94 setne, oczywiście bez punktów karnych. I Władysław Danielak Fago, również bez punktów karnych, w czasie 169,40 setnych. Miejsce 11, 3 punkty karne. Wojtek Rosiak i Aramis, 112 sekund 50 to czas przejazdu. 12 miejsce, Grant i Kornel Pierucki, 166 sekund 81 setnych, tak jak powiedziałam, 3 punkty karne. 12, teraz 13. Emluśka i Grzegorz Ługowski, 3 punkty karne, 173 sekundy 12 setnych. 14 miejsce. Wera, Jan Karkoszka, 3 punkty karne w czasie 209 sekund 28 setnych.
15 miejsce M. Luśka i Marcin Wolski. 9 punktów karnych w czasie 169,13 setnych. 16 miejsce Radosna Kamil Ciśmiński. 12 punktów karnych 165,41 setnych. I 17 miejsce Radosna, tym razem pobożący Marcin Wolski. 18 punktów, czas 143,15. Więc pierwsze miejsce Indybala, drugie miejsce Cygan, trzecie miejsce Kometo. To jest pierwsza trójeczka, czwarte Pestigie z Bartoszem Złotym, piąte miejsce ponownie Pestigie, ale tym razem z Kacprem Górskim, szóste miejsce Fago i Mateusz Banasiak, siódme miejsce Gold i Karol Królak, ósme ponownie Daniel Załęcki, dziewiąte Waldemar Kupija i Gniady i dziesiąte miejsce Fago, Władysław, Daniel, a to są bezbłędne pary. Oczywiście wszystkim serdecznie gratulujemy.
najbardziej liczniejsza grupa w tej kategorii, grupa położących jedynki, duże konie. Bardzo dziękujemy wszystkim zawodnikom za przygotowanie prezentacji. Zapraszam łuzaków na zaprzęgi. Za chwileczkę będzie runda honorowa, a jeszcze sesja. I dziękujemy. Luzaków proszę na zaprzęgi. Jeszcze raz dziękuję bardzo. Proszę o rundę honorową. Świetnie przygotowane zaprzęgi, konie. Widać, że położący bardzo się przyłożyli do tego, żeby się przed Państwem zaprezentować odpowiednio. Widzimy przekrój różnych ras, różnego stopnia wyszkolenia, ale z uśmiechem na ustach wszystkim bardzo gratulujemy i dziękujemy za udział. Kategoria czwórka, czwóreczki. Mieliśmy dwie czwórki. Jedną powodził pan Bartosz Kluks, drugą Józef Polnik. Lepszy wynik czasowy, bo punktowo panowie mieli tak samo, po 6 punktów. Lepszy czasowo był pan Bartosz Kluks, 159 sekund 22 setne. Pan Józef Polnik, 258 sekund i 3 setne. Dziękujemy. Piękne czwóreczki sprzęgnięte. O, siwy już się denerwuje. Nagrody wręczone. Zapraszam luzaków na ryczki. I prosimy o rundę honorową. Ostatnia runda dzisiejszych zawodów, dzisiejszych zmagań.
piękne dwie czwórki specjalnie dla Państwa w rundzie honorowej. Zachęcam do braw. Pięknie się prezentują. Dziękujemy organizatorom, sponsorom. Dziękujemy Państwu za przybycie, za dopingowanie. Świetnie zorganizowane zawody, piękne puchary. No nic, tylko cieszyć się, że miejmy nadzieję, Panie Danielu, że za rok też się spotkamy. Nie? To przez tydzień mówi nie, a potem już planuje następne. Tak to bywa w tym sporcie. Wow! Czwóreczka! Pierwsza, Bartosz Krut. Puchary w rękach, ale bluzacy dalej pracują. Pięknie, ładnie wyciągnęły. I druga czwóreczka, Jan Józef Polnik. Fryzy, o. I ten galop, piękny. Dziękujemy. Dziękujemy Państwu bardzo i zapraszamy za rok. Wchodzę na parkiet i widzę dziewczynę jak na Ibizie, a ja mam najlepszy gust i słabość do pięknych ust. Wygląd jak milion dolarów, czy bez okularów. Ona się do mnie uśmiecha, wiem, ale życia mnie czeka. Więc ze mną chodź, no chodź. Mówi, ale jesteś crazy. Kolejny taniec we dwoje. Parkiet pod nami wciąż płonie. Z głośników ostatni taniec. Powtarza do mnie kochanie. Patrzy się na mnie jak nikt. Co za dziewczyna, no hit. Więc ze mną chodź, no chodź, no chodź.
Oh, 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 oh,